Dobry dzień, witam bardzo serdecznie. Negelo z tej strony, w kolejnym odcinku Eldeńskiego Kręgu. Jak tutaj ostatnio wspomniałem, ruszymy sobie tu w to miejsce. Tylko najpierw może ruszymy z krystalicznego lasu wzdłuż tej rzeki, bo jakby nie spojrzeć, to po drodze możemy mieć jeszcze coś fajnego do eksploracji, więc szkoda by było po prostu zrespić się prawie że przy samej tej jaskini, czy nie wiem co to tam jest, kopalni w ruinach. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze biegnę. No dokładnie, przed nami rzekomo jest jakaś w ogóle wieża, której chyba nie odkryłem, bo nawet na mapie nie jest tak jakby zaznaczona. Aż, że tak powiem, dziwne. Mamy tutaj jakieś dziwne kałamarnice, czy co to jest? Aha. O, 515 za jednego. Całkiem sporo, muszę przyznać. Tutaj widzę, że kamień kowalski sobie leży. Nieużywany, niedotykany, więc sobie weźmiemy. No a tutaj mamy swego rodzaju tą właśnie wieżyczkę. Tylko najpierw sobie tutaj zejdziemy na dół. Zobaczymy, czy gdzieś tu jakiegoś wejścia do jaskini nie ma, czy coś tego typu. Takie rzeczy jednak mimo wszystko lubią się ukrywać gdzieś przed naszym wzrokiem. Tym bardziej takiego typu grze. Co prawda nie jest to serio sam, żeby na każdym kroku kryły się troll sekrety, że tak powiem. No ale wiadomo jak jest. No z tego co widzę, to za dużo tutaj wokół nie ma, więc możemy sobie wskoczyć na górę. O! Miejsce łaski jest na przykład. Znowu mamy tutaj mądre bestie. Aha. Okej, okay. Tam mamy... Aha. Tam mamy pierwszą z tego co widzę. Próbuję auto namierzanie sobie włączać, żeby mieć trochę łatwiej. No ja tu też jest ten. Chyba nie bardzo. Na razie jednego znalazłem. Teraz pytanie brzmi, gdzie jest reszta? Czy może któryś być na dole? A chwila, bo jakaś informacja jest. Jest, tego musisz szukać. Serio? O! Dół. No ale to byłem na dole i nic tutaj po drodze w sumie mnie nie spotkało, więc dziwna sytuacja trochę.
Niczego tu nie widać. Tutaj może coś? Ktoś? Chyba nie bardzo. No dobra, ale było, że trzeba szukać na dole. Znaczy to równie dobrze może być jakiś torol po prostu, który sobie nas robi. No ciekawe. Nie wiem, nie widzę niczego tutaj. Wow. No dobra. Stąd tu już akurat blisko jest, więc luz. Dobra, szukajmy dalej. Nie wytrzymam tego. Gdzie tu może... coś być? Bo to jest pytanie. Bo w krzakach gdzieś nie siedzi? No dobra. Nie wygląda to za ciekawie. Znalazłem na razie jedną, jeszcze potrzebuję aż dwie. Zważywszy na to, jak ciężko idzie do wykrywania. Ło, wysoko. Dosyć. O, na drzewie jest w ogóle. A, sam się zabił. No dobra, tutaj jeszcze ten ziomutek coś tam wspominał, że dół tego musisz szukać, ale... moja piernicza, serio? Ale tutaj na dole niczego... nie widać. Skoro jeden był gdzieś tu... drugi był za nami, to trzeci musi być, ale po drugiej stronie, nie po tej. Tak mi się zdaje. No dobra, szukajmy dalej. Co ja tu mogę dużo powiedzieć? Długo gdzieś nie będzie. Dawaj to. Ktokolwiek cokolwiek widzi. Bo ja nie bardzo.
O! To było coś niesamowitego. Niby co? No i gdzie on niby jest, ten trzeci? Nie wiem, tu go też nie ma. Dobra, chyba na konia trzeba wsiąść. A to co za informacje są w ogóle? Ale tu żadnego nie będzie akurat. Chyba, że mamy ich trochę poubijać. Wtedy, nie wiem, ten żółw się objawi. O! No i co, i rzekomo tutaj mnie nie było. Jeżeli byłem, tutaj nie było żadnego żółwia. A pokusiło mnie to, bo zauważyłem tego ziomutka. Oj, masakra. No dobra, w końcu to jest zaliczone. To jest najważniejsze. W ogóle mam jakiś obraz. Wydawało mi się, że mogę go wziąć, ale jednak nie. Tak specjalnie podświetlony. Dobra. Przed tobą cenny przedmiot, ale ładne widoki tej akademii. I kamień pamięci. Okej. Mamy to za sobą, więc luz. Teraz można wsiąść sobie na konika i ruszyć tam, gdzie miałem od razu iść. Czyli akurat nie tu, tylko tu. Po drodze chyba jakieś ruiny w ogóle też są. Tylko jeszcze raz, gdzie to jest? Tam, dobra. Aha. Coś tam jest, jakiś item. Aha. To was to się tutaj nie spodziewałem.
Nie no, nie tak akurat. Dobra. Stary kieł jakiś po prostu. 5 złotych runów. Nie, złoty run 5 poziomu razy 1. Dobra. Po drodze tutaj jeszcze jakieś ruinki mamy. Mu został. Nieźle. Z tego co widziałem tutaj coś mamy. No, kraby. No, przysnęło mi się rzekomo. Sypiający smar. Takiego chyba jeszcze nie mieliśmy. Bardzo dobrze. Dobra, bo tu się zaczyna niebezpiecznie trochę robić. Bardzo dobrze. Sytuacja wyjaśniona. Teraz możemy lecieć dalej. Mianowicie to chciałem zobaczyć tylko tam, co jest. Chyba tutaj nie będzie żadnej jaskini. Czemu tu jest tyle w ogóle znaków? O! Uważaj, dobra robota. Udało się. A co się miało udać w ogóle? Dziwna sprawa. Dobra, to lecimy wzdłuż rzeki. W takim razie. Nic ciekawego się tu nie dzieje. Może tu nocą trzeba przyjść. Też istnieje taka opcja. O, proszę, siedzi sobie ktoś. Ponury kamień kowalski 4 poziomu nawet mamy. No ładnie, ładnie. W okolicy niczego nie ma. Bo tutaj już byliśmy. A więc ruszamy dalej. Czyli tutaj? Dobrze mówię, tu w lewo. I w ogóle miejsce tyle łaski jest, także też dobrze. O, tu widzę, takie olbrzymie są te jesiomutki. Ale to nie mam zamiaru z nimi walczyć w sumie.
Chociaż nawet tak w miarę szybko padają. Aha. No jakby nie spojrzeć, ja również szybko padłem. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Jakby mamy zostać eldeńskim władcą, no. Coś jeszcze chciałem zobaczyć. Nie, poranek jest, dobra. Ja myślałem, że noc jest i próbowałbym sobie iść tam, gdzie są te znaczki właśnie, że dobra robota, udało się. Bo być może faktycznie tam jakiś sobie boss siedzi. Nie, dobra, nie, nie będę walczył. Szkoda moich nerwów, czasu. Tutaj w tej dolince coś mamy, widzę. Poza egipskimi ciemnościami jakiś wjazd do góry. Okej. Wielki miecz rycerski. Mamy wejście na górę nawet. Ale tutaj chyba to... No, kojarzę co będzie. To był ten handlarz i... Między innymi też... Ci górnicy. No ja to może... Tutaj niedaleko będzie jakaś kopalnia. O, ktoś widzę też tak jak ja, na pałę do przodu. O proszę, złote nasionko. Fantastycznie. Miejsce łaski. A tutaj też coś mamy. Ej, gdzie ja wleciałem? Uciekaj, 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 uciekaj. O, kamień kowalski na piątce. Ładnie, ładnie. Akurat nie tego miałem użyć. Chciałem sobie zobaczyć raczej. Jeszcze tutaj na koniku. Czy czegoś nie mamy, ale z tego co widzę to... Tak jak już mówiłem, egipskie ciemności. No i nietoperki. Te nietoperki to mi są tak do szczęścia potrzebne, że... Szkoda gadać. Dobra, tu niczego nie mamy. No i dobra. Myślę, że w tym momencie ukończymy sobie ten odcinek, a w kolejnym ruszymy po drabince do góry. Także cóż, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska w kolejnej części Elden Ring.